Czy z państwem Ola, o której rozmawiamy? To oznacza to, co myślę, że oznacza? Właśnie podejmowali decyzję, czy to w przyszłości. To prawda, że masz na to lesie drzewko cytrynowe? No tak, 4 lata. Kochanie, poszlibyśmy zobaczyć, zawsze chciałam mieć takie na balkonie. Drzewko cytrynowe? Tak. A nie wydaje ci się, że trochę zboczyłaś z tematu? Daniel? Możecie nas zostawić na chwilę samych? A nie, jasne. Nie, nie zrozumiałeś w tym hipotetycznym myśli. Prawda, no co ja bym ci powiedzieć, gadaliśmy, no jakoś tak wyszło. Gadaliście i dałeś im ją w prezencie. Nie, jasne, normalna sprawa. Chciałem im tylko jakoś pomóc, ledwo wiążą koniec końców. Ach, to ja teraz rozumiem, ty po prostu zajrzałeś do swojej kieszeni i stwierdziłeś, a co tam, milion, proszę, bierzcie, cieszcie się. Beata, wiedziałem, że mają kłopoty, ale nie sądziłem, że aż takie, do tego stopnia, że zastanawiam się nad zamknięciem knajpy. Daj spokój, ta knajpa to był trud już na samym starcie. Ale pecha też mają, otworzyli im koktajl bar naprzeciwko. Nie, ja nie wiem, jak Pola to wszystko wytrzymuje. Proszę cię, no, co się takiego stało? Chciałem tylko jakoś pomóc. Milion! Brona, milion! Milion, wiem. No szczerze mówiąc, blefowałem, kiedy dawałem im tę umowę i myślałem, że wybiorą 100 tysięcy. Teraz to ci się należy, żeby wzięli milion. Jeżeli wezmą milion, nie będę skakał do góry, ale nie mogę się. Oczywiście, że nie mogę. Oczywiście, że możesz, Bruno, błagam cię, podżyj tę umowę. Nie mogę. Bruno, posłuchaj, jesteś dobrym przyjacielem, ale jeśli naprawdę chciałeś im pomóc, ten test był zdecydowanie najgorszym pomysłem. Przecież oni w życiu się nie dogadają. Tak, oczywiście. No, Daniel już wydaje pieniądze ze szczegółu, a Pola oczywiście myśli o dziecku, więc wybierze mi. Pola wybierze to, co on jej każe. A Daniel zrobi wszystko, żeby wyszło na jego. I byłby w stanie użyć nawet tego, o czym mi opowiadałeś. Czego? Tego, że Pola go straciła. Proszę cię, nie, no naprawdę. Nie mów, że już to wybrał. Szantaż emocjonalny. Podręcznikowy przykład. Kurde, studenci powinni się o nich uczyć. Przestań, naprawdę, to są poważne rzeczy. Oni stawiają na szali całą swoją przyszłość. I nie chodzi wyłącznie o pieniądze. To trzeba było myśleć, zanim zaproponowałeś im test. Chociaż jak się poważnie nad tym zastanowić, to może to nie jest taki głupi pomysł. I tak są razem zdecydowanie za nim. Kurwa mać, Beata! Co? Oboje uważamy, że lepiej by im było, gdyby się rozstali. Tak, oczywiście. Kłócą się jak diabli, ale kochają się jeszcze bardziej. Wiadomo, że nigdy do tego nie dojdzie. Oj, daj spokój. Spędzili ze sobą pół życia. Jasne, że się kochają. Ale Pola nigdy nie będzie szczęśliwa z żadnym facetem. Pomogłaby być... Proszę cię, Bruno, dobrze wiesz, że taka jest prawda. Pola nigdy nie będzie szczęśliwa z żadnym facetem, bo mogłaby być szczęśliwa tylko z tobą. Amore, zanim zaczęliśmy się spotykać, byłeś moim pacjentem. I wiem o tobie wszystko. Proszę bardzo, proszę. Przy waszym pierwszym spotkaniu iskry szły, aż furczały. Beata, to zdjęcie ma ponad 25 lat. Proszę cię, stara miłość nie rdzewieje. Bardzo cię proszę, od jakiegoś czasu nie jestem już twoim pacjentem. I proszę cię, bardzo cię proszę, żebyś przestała mnie traktować, jakbym ciągle nie był. Wiem, nie przyjmujesz tego do wiadomości, ale ty i jej ojciec jesteście z tej samej gliny. Kubek w kubek. Dobrze wiesz, czego córka szuka w facecie. Jasne. Oczywiście, że Pola nie jest tego świadoma. Ale w głębi serca pragnie ciebie, bo przypominasz jej Franka. Kurwa, nawet pierwszy rok jakby się zorientował. Kompleks Elektry w czystej postaci. Kompleks Elektry, na woda! Zostaw Greków w spokoju, dobra? Kochani, ja nie chcę wam przerywać, ale jest taki wiatr, że człowiek chce ze skóry. No to chodźcie, Boże. Chodź. Adam. Dziękuję.